Witam wszystkich cieplutko. Serdecznie, moi drodzy. Marian Czelo z tej strony. Kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, zabieram Was do szkoły debiutu. Chciałem powiedzieć, chyba zbyt dużo powiedziane. Zaprezentuję wam ciekawą pułapkę w partii hiszpańskiej, ogólnie rzecz biorąc. tak Dosyć popularny debiut, niekoniecznie popularna pułapka. Jak wiadomo, im więcej znamy tych zagrań na sztuczki, tym lepiej dla nas będziemy mogli albo uniknąć wpadnięcia w takie sidła, albo takowe sidła na kogoś zastawić. No wiadomo, wygrywanie w debiucie no to jest coś, coś pięknego, satysfakcja gwarantowana. Moi drodzy, słynny Deruy Lopez, czyli partia hiszpańska. Hiszpańska. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcecie to grać, goniec B5, tak, partia hiszpańska, jeżeli chcecie to grać, no to znajomość wariantów mile widziana. Jest tam ich troszeczkę, warto się tego nauczyć zupełnie jak w obronie sycylijskiej. Jeżeli natomiast lubicie grać na E4, E5, no to też przygotujcie się na to, że będą, będą wam grali goniec B5, więc z jednej z drugiej strony warto te linie poznać, chociaż te główne, tak. Tu jest masa ruchów. Czarne mogą zagrać, moi drodzy, przeróżne tutaj, przeróżne konfiguracje. A3 jest najpopularniejsze, skoczek F6, to są dwa ruchy, które się widuje bardzo często. E, go jest często grozi wybiciem, tak? Możemy go zapytać, co on chce zrobić, czy on chce wybić, czy on chce odejść, tak naprawdę po biciu e, bijemy można bić do centrum, zazwyczaj bijemy do centrum, chociaż w tym akurat w wypadku polecałbym bicie z d ze względu na to, żeby hetman już miał możliwości wchodzenia do gry. Jeżeli teraz biały by chciał uznać, że no, piąt do wzięcia, więc bije na d5, no to hetman, moi drodzy, d4. Mamy widły i materiał zostaje odbity, czarny jest jak najbardziej dobry. Popularniejsze tutaj jest po tym oczywiście a6, zagranie gońcem na a4. Później nie ma co tego gońca od razu tam ganiać na, na b5, można zagrać skoczkiem na f6. Jednak skoczek f6 jest od, jest od razu alternatywą jest to ruch y, widywany na topowym poziomie. nie widziałem, widzimy karcymistrzowi graju przeciwko partii hiszpańskiej, właśnie Skoczek F6. Obrona berlińska. Lekka figura chodzi do gry, ignorujemy możliwość tutaj tak naprawdę wybicia. No i gdzieś tam mamy oko na, na pionka. Roszada jak najbardziej jest dobrym ruchem. D3. E, Roszada, co tam jeszcze można zagrać. No masę ruchów, tak? Masę ruchów, moi drodzy. Masę ruchów. Można odejść zawczasu. Tak? Stokwiszowo. Dobra. D3. Logika, tak? Goniec poza łańcuchem pionów, wyprowadzamy czarnopolaka, ruszujemy, później skoczę gdzieś do gry i gramy, gramy ogólnie rzecz biorąc w szach. No i w tym momencie można zastawić te siły, o których mówiłem. Zobaczcie. Skoczek e7. Co to za zagranie w ogóle? Nie dajemy możliwości dla białego już wybicia tutaj, zrujnowania struktury, struktury pionowej na hetmańskim. Skoczka być może gdzieś przef, prze, przerzucimy, taki manewr skoczkowy na g6, moi drodzy. A co za tym idzie jeszcze? Wciągamy rywala w swoją grę. Jeżeli rywal teraz, moi drodzy, pobije piona, który stracił właśnie obrońcę i uzna, że ten pion jest do wzięcia, pion więcej w debiucie, halo, jest dobrze no to jakby go mamy, jak wygo mamy oczywiście jeżeli teraz pójdzie skoczek C3 nie wiem, nawet D4 jest ruchem a, bądź też goniec C4 no to mniej więcej równa pozycja nic tutaj się jak najbardziej nie dzieje, czarnymi gramy bez kompleksów natomiast no, grając w internecie, grając w często ktoś uzna, że po prostu pionek jest do wzięcia haha, mam piona jest dobrze, no to już mamy wygraną partię praktycznie to już mamy praktycznie wygraną partię w jaki sposób, ktoś zapyta no już mówię Gramy moi drodzy tutaj C6. Już widzicie na czym polega pułapka? Gramy C6 i goniec jest podbiciem. Więc w tym momencie goniec musi odejść. I nieważne, czy goniec moi drodzy C4, czy goniec A4. Po jednym i drugim ruchu wpadamy Hetmanem na A5 szach. I wygrywamy figurę. Piękne. No. Można naprawdę uwierzyć z powrotem w to, że się umie grać. Ja straciłem tą wiarę ostatnimi Po Pogoniec odchodzi. Cyk, łapiemy. Pogoniec odchodzi. Cyk, łapiemy, moi drodzy. No wiadomo, jak on się nie zasłoni, nas to nie interesuje. Leci figura, więc taka pułapeczka. Ale uwaga, w tym miejscu, w tym miejscu uwaga, bo jest kontrpułapka ze strony białego. Ha, I to jeszcze groźniejsza. Dlaczego? Bo w tym miejscu białe mogą w ogóle nie odejść gońcem, tylko zagrać skoczkiem na C4. Co to za ruch? Przecież bicie gońca jeszcze później podwisa skoczek. I teraz nie można brać gońca. Ha, to jest właśnie piękne. Trzeba zagrać, moi drodzy, albo skoczek g 6 albo D6, żeby zrobić furtkę dla króla, żeby się nie udusił. Bo jeżeli weźmiemy gońca w tym momencie, to jaj. Z pułapki w pułapkę. Z deszczu pod rynne, moi drodzy, skoczek D6, checkmate. Ha, coś nieprawdopodobnego. Pułapka w pułapce. Warto to znać. E, warto to znać, e, bo ktoś może uznać, że wygrał figurę. A my go białymi cyk, skoczek C4, on bije na B5, skoczek D6, checkmate. Więc w tym momencie, tak jak mówiłem, nie bijemy, tylko gramy moi drodzy. No, załóżmy, skoczek G6 jest jak najbardziej dobrym ruchem. Po podejściu gońcem, po gońcem, mamy widły, więc znowu tak naprawdę, jeżeli obronimy się przed tą kontrpułapką, nie dostaniemy mata, to mamy widełki, ugrywamy figurę, więc w tym akurat wydaniu jesteśmy lepsi. No warto to znać, na pewno, jeżeli tutaj ktoś grywa partię hiszpańską, to zapewne to jest, to jest coś, co niejednokrotnie widział. Ale tak jak mówię, no rywal wam tutaj, moi drodzy, po tym odejściu e, skoczkiem nie musi wam brać. Oczywiście może zagrać też masę innych ruchów, e, ale wiadomo, gorzej nie stoimy jako czarne. Tak? Ale dużo osób wam weźmie na tym początkującym poziomie, grając blitz. Ktoś tego nie zna, łubu, łubu, no to c6, proszę państwa. Taka pułapeczka. Przy piątku życzę mi jego weekendu, moi drodzy, i co? Pozdrawiam, do usłyszenia być może w przyszłym kwartale następnego roku.